To był dzień, w którym starsi mogli poczuć się jak dzieci, a dzieci spróbować prawdziwie męskich dyscyplin. Co za technika! Święto miasta w sobotę upłynęło w iście sportowo-piknikowej oprawie. Nie powinien nikt się dzisiaj nudzić. Można nawet popróbować uczyć się układów aerobiku, strzelać gole, wziąć udział w różnych, przeróżnych konkursach. No a za plecami wesołe miasteczko, czynne cały czas. A tuż obok miasteczko sportowe, gdzie na chętnych czekało jeszcze więcej atrakcji. Począwszy od quizu wiedzy ogólnej o sporcie, przez gry multimedialne, przez ćwiczenia sprawnościowe, ćwiczenia fitnessu, strzały celnościowe, promujące również piłkę nożną. Która w Sosnowcu jest wyjątkowo popularna. Świetną okazją dla kibiców była prezentacja 14 zespołów Zagłębia Sosnowiec. W każdej drużynie z kilku, a niektórych nawet kilkunastu chłopaków, którzy bardzo dobrze rokują. Widzimy w nich na pewno spory potencjał, a trenerzy mają zadanie, żeby ten potencjał z nich wydobyć. Łącznie w klubie trenuje 400 młodych zawodników. I zdaniem Tomasza Jachimka ich sukcesy to tylko kwestia czasu. To są mili, fajni, sympatyczni ludzie, z którymi nie tylko można porozmawiać, ale też sympatycznie sobie pożartować. Poza tym jestem blisko piłki nożnej. Piłka nożna to mój konik, jestem fanatykiem. Wielu fanatyków we Francji ma petanka, z którą do Sosnowca przyjechała Ani Sophie Basta. Przede wszystkim trzeba mieć żelazne nerwy, bo jest bardzo duża presja, ale to też jest przede wszystkim techniczna gra. Nie trzeba mieć super, to nie jest duży wysiłek grający w bóle, ale technika przede wszystkim tak i lata praktyki. Bo prosta z pozoru zabawa wymaga sporej wprawy. Dobrze, tylko mieliśmy trudne trochę przeciwniczki. Tak, początek był też taki nieudany trochę. Do innego, bardziej wyczerpującego wysiłku namawiali pasjonaci mało jeszcze znanego sportu. Od oryginału odróżnia go jednoślad zamiast konia. Jest to rower typu single speed, nie mamy tutaj żadnych biegów. No i przede wszystkim musi to być taki rower, żeby nie było nam go szkoda zniszczyć. A o co nie trudno, bo bike polo to sport kontaktowy. Rozwija wszystkie mięśnie i na pewno poprawiamy technikę, jakieś szybkość, zwroty, refleks. To wszystko, jak widać, gra jest szybka, zwrotna, trzeba operować na całym boisku. A chętnych do spróbowania swoich sił na nim nie brakowało. Podobnie jak do korzystania z innych atrakcji przygotowanych na Kresowej.